okoliczności przyrody nad małym śródleśnym stawem. Tam na wprost na łące były wcześniej dwa żurawie, a tutaj bliżej tokują gongoły. Jest tutaj para, której spokój jeden samiec jak gdyby próbuje ciągle zakłócić, i między nimi dochodzi do takich małych utarczek. Teraz popłynęły gdzieś tam w lewą stronę. Nie wiem, czy jeszcze się pokażą, żeby więcej coś nagrać. Ale powiedzmy, że nie jest zimno. Jest około 7 stopni. Co jak w walentynki 14 lutego, to chyba dobra temperatura. Chwilę wystarczyło na ziemi się położyć i taki jegomość. Wydaje mi się, że to łąkowy sobie odchodzi. Mam nadzieję, że sobie odejdzie, ale niestety to już przykład, że trzeba się sprawdzać od kleszczy. Bo temperatura chyba im sprzyja. Mam nadzieję, że nie zdążył się napić mojej krwi i sobie odejdzie. Ale będzie pod obserwacją. Tam po lewej stronie tokują gongoły. Po prawej stronie jest łąka, gdzie były żurawie wcześniej. Świetnie było słychać klangor. A tutaj jest taka ciekawa kłoda, na której myślę, że te kaczki mogą tutaj odpoczywać. Myślę, że to jest dość ciekawe miejsce do ich filmowania na tej kłodzie. Myślę, że tutaj gdzieś niżej można spróbować zostawić namiot, żeby one się przyzwyczaiły, żeby ich nie płoszyć. Wtedy, kiedy już się przyzwyczają, można próbować coś nagrywać. Chyba podczas godów, zalotów nie są tak bardzo płochliwe. Czy może są? Ja staram się ukrywać. W tej chwili jestem za drzewem, żeby ich niepotrzebnie nie płoszyć, żeby mnie nie widziały. Ale myślę, że troszkę im
gdyby maleje dystans ucieczki teraz na wiosnę. Zajęte są takim wzajemnym się atakowaniem jakby, ale nie jest to jakieś atakowanie agresywne, tylko próby jakby przepędzenia i takiego hałasowania sterówkami. Bardzo ciekawe miejsce. Gąkoły po lewej stronie kadru cały czas zajęte tokowaniem. Tutaj jest kłoda, na której prawdopodobnie odpoczywają. To jest takie miejsce, gdzie można bliżej podejść wody. I przy okazji z tego miejsca też było widać po prawej stronie trzcinowiska, na której żurawie mogą rano się pojawić. Także miejsce obiecujące.